Cześć, u mnie na Bali jeszcze wczesna godzina. Zrobiłam sobie kawkę, wstawiłam chleb do pieca i biorę się za komentowanie Top Model. To dzisiejsze przywitanie z Wami jest odegrane oczywiście później, bo miałam w planach zrobić jeden długi odcinek z czwartego odcinka Top Model, ale niestety pokonała mnie ilość rzeczy, którą warto skomentować. Tego wstępu nie będę już przedłużać i zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, a będzie się działo, bo będą sesje na trampolinie, będzie gość specjalny, moim zdaniem bardzo ciekawy odcinek. A pierwsza sesja od razu z najbardziej wymagającym jurorem chyba naszego programu, budzącym respekt, ale również uwielbiany przez polskie gwiazdy Marcin Tyszka, którego świetnie znacie. Ale im zazdroszczę, Boże, jak ja bym chciała mieć zdjęcia z Marcinem Tyszką. On po prostu robi tak cudowne zdjęcia, że o, zazdroszczę im niesamowicie. Słuchajcie, żeby zdjęcie wyszło super, trzy rady. Przede wszystkim trzeba się wybić pięknie na trampolinie. Aha, czyli oni będą skakać na trampolinie. No to będzie dosyć trudna sesja, dlatego że wydaje mi się, że osoby niedoświadczone nie mają jeszcze kontroli nad własnym ciałem, nawet jeżeli stoją. A co dopiero, jeżeli są w powietrzu, ale ciekawe, zobaczmy. I spaść na cztery łapy. Podkreślić w locie charakter ubrania. Super, bardzo fajnie, że o tym wspomina Marcin Tyszka, bo często niektórzy zapominają o tym, że podczas sesji zdjęciowych my mamy pokazać i jak najlepiej zaprezentować też ubranie, które mamy na sobie założone, albo jeżeli mamy jakąś torebkę, no to torebkę i tak dalej. Bardzo często osoby, które były w poprzednich sesjach Top Model, zasłaniały całkowicie ubranie albo sprawiały, że te ubrania wyglądały naprawdę nieciekawie i bardziej skupiały się na własnym ciele i na własnym wyglądzie. A tutaj jakby wszystko trzeba razem połączyć. No i udowodnić, że jesteście lepsi niż... Ale czad. Zaprosili do odcinka Magdalenę Frąckowiak. Ten sezon jest robiony z takim przepychem. Spodziewałam się czegoś bardzo słabego, bo oglądając poprzednie sezony Top Model, no to było o tak, ale tutaj do tej pory, no to naprawdę jestem bardzo miło zaskoczona. I uczestnicy. I jest to taka mała niespodzianka właśnie, jak widzicie. Co jeszcze? Poznajcie, Magdalena Frąckowiak. Cześć. Cześć. No Magdaleny Frąckowiak chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Super, 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 powiedziałabym, top modelka, znaczy nawet nie powiedziałabym, po prostu super, super top modelka. Natomiast, jeżeli Wam się nudzi, to ja zapraszam, zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili jej Instagrama, bo Instagram Magdaleny Frąckowiak, nie wchodziłam tam już od kilku miesięcy, ale jest bardzo dziwny. Jak ona wrzuca jakieś filmy, na których mówi, ja nie do końca potrafię Wam to opisać, po prostu zachęcam Was do tego, żeby sprawdzić, co ona wrzuca za dziwne rzeczy. Ona jest bardzo specyficzną osobą i ciekawa jestem, jak tutaj się sprawdzi w tym odcinku, bo ja mam wrażenie po tych jej Insta Stories, że my byśmy się raczej nie zakumplowały, ale ja jej nie znam, to tylko oceniam jakby to, co wrzucała do sieci. Najtrudniejsze w tym zadaniu jest koordynacja waszych ruchów, waszego ciała z mimiką twarzy. Super, że Magda daje im taką wskazówkę, bo to mogłoby się wydawać oczywistą sprawą, ale przy skokach nasza buzia może czasami troszeczkę dziwnie wyglądać, bo musimy włożyć więcej energii w wyskok, więc czasami możemy po prostu mieć taką zaciśniętą buzię. I też czasami może być tak, że jak lądujemy, to jakoś tak dziwnie już rozluźnimy za bardzo naszą twarz i musimy pracować nad tym, żeby jednak mieć kontrolę nad tym, jak nasza buzia wygląda i nie skupiać się tylko na samym skoku, na samym ułożeniu ciała, tylko też na tym, żeby tutaj wyglądać tak, jakbyśmy pozowali po prostu od pierwszego dnia naszych narodzin. Kinga jest gotowa. Tak. Kochana, jesteś gotowa na wyzwanie? Kinga uprawia gimnastykę artystyczną. To w jaki sposób tutaj Magdalena Frąckowiak mówi, to jest tak... Powiedziałabym jedna setna tego, w jaki sposób ona mówi na swoim Instagramie. Naprawdę polecam Wam posprawdzać jej filmiki, bo ja do tej pory nie wiem, co ja obejrzałam, wchodząc na jej profil. Ale właśnie tutaj ona powiedziała, bo ja się skupiłam teraz na tym, co ona mówiła i jak mówiła, ale nie skupiłam się na uczestniczce. Kinga uprawia gimnastykę artystyczną. Kinga uprawia gimnastykę artystyczną, dlatego w tym zadaniu ma sprawę trochę ułatwioną. Ale czasami jest też tak, że jeżeli ktoś zawodowo się zajmuje jakimś sportem, no to
Może zdarzyć się tak, że będzie robił figury związane z dyscypliną, którą uprawia, a nie pozy, które wyglądają jak pozy modelki, więc zobaczymy, bo to może zadziałać jako plus albo jako minus. Wow! Wow! Oj, widać, że ty się nie boisz, trampolin, dajesz. No tutaj to oczywiście pokazują nam slow motion, na slow motion wszystko wygląda tak bardziej dramatycznie. Okej, okay, wow, mamy to, dziękuję bardzo, pod tym względem jestem pewien. W ogóle zobaczcie, jakie piękne światło jest na tym zdjęciu. No Marcin Teszka to jest jednak po prostu mistrz. Brawo! Wow, wow, wow. I super, teraz. Szpagat trafił zrobić. Szpagat w powietrzu! Myślę, że Klaudia tutaj przyszła po to, żeby faktycznie w tym programie zwyciężyć. Co ty ćwiczyłaś wcześniej? To te zakupy z dziećmi pod pachą. Ona jest właśnie przykładem takiej modelki, z którą na pewno większość osób chciałaby pracować, bo ona nie jest aż za bardzo, ale jest taka mocno charyzmatyczna. Rewelacja! Tak się brawo, dobra. Idziemy wybierać. Super, będziemy się kupić, to wybrać. Nie, przez przypadek ten złoty bilet. Uważam, że to nie jest do końca szczera osoba w stosunku do nas. Na ten moment po prostu nie chcę się z nią za blisko trzymać, nie chcę bardzo się z nią przyjaźnić na pewno. Mam wrażenie, że trochę tutaj Klaudia jest oceniana tak negatywnie, dlatego że jest osobą pewną siebie. Oczywiście każdy może mieć zupełnie inny odbiór, natomiast ja ją odbieram w taki sposób, że ona nie jest jakaś zadufana w sobie, tylko po prostu szczerze cieszy się z tego, że jej poszło dobrze, nie życząc innym źle. Oczywiście ja nie siedzę w jej głowie, więc nie wiem tego na 100%, ale na mnie sprawia naprawdę wrażenie takiej fajnej, przebojowej i zabawnej osoby. No ja się mega cieszę, uwielbiam batut, akrobatykę, jakieś salta, skoki, tak jak zobaczyłem, to już pełen ekscytacji jestem. Skakał o tyczce, to powinien sobie dobrze poradzić. A, rzeczywiście, zapomniałam, że Rafał skakał o tyczce. Wow! Wow! Wow, uważaj, bo sobie głowę rozbijesz! Bo to nie chodzi kto wyżej, tylko kto najładniej! No właśnie, bo tu jest jeszcze kwestia tego, że można się skupić przy takiego typu zdjęciach na tym, żeby jak najwyżej wyskoczyć, albo żeby coś zrobić jak najmocniej, a zapomina się o tym, że jeszcze trzeba pokazać ubranie, trzeba ułożyć całe ciało, trzeba pamiętać o tym, żeby nasza twarz dobrze wyglądała. Więc tutaj wygląda na to, z tego jakie przebitki dał TVN, że Rafał o tym zapomniał. Dodatkowo widziałam, że na początku wyskakiwał tak mocno, że on tam prawie spadał z tej trampoliny. Ja w ogóle radziłabym przy tego typu sesjach spytać się fotografa, czy możemy sobie poskakać po prostu na tej trampolinie, żeby ją trochę wyczuć. Jeszcze przed momentem, jak fotograf zacznie robić zdjęcia. No nie wiem, być może się nie zgodzą na to, nie zgodzi się na to ekipa podczas sesji. Ale nie wydaje mi się, że to jest jakiś problem. Oczywiście w TVN-ie, w Top Model prawdopodobnie by się nie zgodzili, ale przy takiej prawdziwej sesji powiedzcie, że chcecie trochę wyczuć tę trampolinę, że nie macie doświadczenia w skakaniu na trampolinie i nie powinno być problemów. Zresztą to jest akurat z korzyścią dla klienta, dlatego że jeżeli wy poćwiczycie, zobaczycie jak się poukładać w sensie zapozować swoim ciałem, no to zdjęcie będzie lepsze po prostu. No ogólnie to masakra z tą trampoliną, taka troszeczkę weszolew na siebie. O! No właśnie i tutaj widzieliście przy Sandrze, było widać, że ona po prostu nie wie jak skakać na trampolinie w takich ciuchach, bo zazwyczaj, no co, jak skaczemy na trampolinie to po to, żeby porobić coś śmiesznego i nie patrzymy na to jak będziemy wyglądać. Więc dobrze by było sobie wykonać, nie wiem, 20, 30 albo i więcej skoków jeszcze przed tym, jak zaczniemy robić sesję. Gracji trochę w tych ruchach. Jak w balecie. Tak. Delikatne dłonie, ładne łokcie, stopy ładne. Do takich zadań dobrze jest być wysportowanym i mieć panowanie nad swoim ciałem, którego ja w ogóle nie posiadam. Niby tak, ale z drugiej strony też nie trzeba być jakąś taką osobą bardzo atletyczną, ponieważ tutaj wystarczy mały ruch, żeby polecieć w powietrze i moim zdaniem bardziej istotna jest kwestia ułożenia ciała i kwestia tego, jaką minę pokażemy na zdjęciu. Breakdance'owo i ciach! Wow! Bardzo! Wow, dobrze! Dajesz! Fajnie to wygląda. To jest to! Oczy do mnie, zbyt proste ręce, zbyt proste ręce. Nie tak, tylko wiesz, tak. Piękna, delikatna! Bardziej lekko dłonie, tak? Pracuj dłońmi! Jeju, podoba mi się to, że Magdalena Frąckowiak daje tak dużo konkretnych rad. To może wam się wydać śmieszne, ale to jak ona powiedziała nie tak, tylko tak,
tak? To jest tak istotna porada, naprawdę, bo wyobraźcie sobie, że właśnie modelka, no tutaj na przykładzie Nicoli, wyobraźcie sobie, że Nicola wyskakuje i na każdym zdjęciu ma coś takiego. Oczywiście trochę przerysowuję i to nic przeciwko tobie, Nicola, tylko akurat na twoim przykładzie mówię. I teraz wchodzi Magdalena Frąckowiak i mówi jej: zacznij tutaj grać z dłońmi, zginaj łokcie. I Nicola zmienia te swoje pozy takie bardzo sztywne na coś takiego. I od razu wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Właśnie w Top Model brakuje takiej osoby na stałe, która dawałaby tego typu rady. Bo ja mam wrażenie, że Joanna Krupa nie dałaby takiej rady, ponieważ ma zbyt małe doświadczenie podczas tego typu sesji zdjęciowych, takich bardziej high fashion. Michał Piruk, no to wiadomo, że nie da im takiej porady, on powinien wspierać uczestników, a tego w ogóle nie robi. Ciekawa jestem, jak dalej będzie wyglądał ten odcinek, ale na razie ja bym wnioskowała za tym, żeby Magdalena Frąckowiak była na stałe w programie Top Model. Skoordynować te wszystkie ruchy, spiąć stopy. I jeszcze jak się ma takie długie szaty, to wydaje się tylko takie łatwe, jak się patrzyło z tej perspektywy, jak stałam obok. Słuchaj, na razie nie ma jednego zdjęcia, które by się w ogóle nadało do wzięcia, wiesz? Zgadza się, absolutnie, to nie jest łatwa sesja. Co... Szkoda trochę, że ta sesja nie pojawiła się w dalszych odcinkach. Moim zdaniem w pierwszych odcinkach tego programu powinni im zrobić takie sesje, które zazwyczaj robi się jako pierwsze, kiedy dostaniemy się do agencji modelingowej, czyli portret prosty, na którym nie mamy makijażu, ewentualnie tylko jakiś rozjaśniacz na policzkach, proste włosy albo jakiś ogonek, później kilka zdjęć sylwetki, polaroidy. O, mam nadzieję, że polaroidy będą w tym sezonie i że pokażą, na czym to polega. Ta sesja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, bo trzeba znać już swoje ciało i nawet takie sesje, podczas których my skaczemy jakby z podłogi, a nie z trampoliny, one będą o wiele łatwiejsze niż taka sesja na trampolinie, ale i tak jest, no nie jest łatwo. Nie, ale słuchajcie, chodź, Nicola, chodź, ja ci pomogę. Ja się ogarnę. Ale nie martw, chodź. Michał Piruk tak się spojrzał na Magdę, jakby niemalże mówił: ej, nie zabieraj mi roboty. Chodź, słuchaj, spokojnie. Musisz się bardzo dużo jeszcze nauczyć. Ale wiesz co, to tak ciężko wejść i zrobić super zdjęcie, szczególnie, że jesteś młodą osobą. Natomiast krytyka jest też bardzo ważna, bo ona cię nauczy. Naprawdę, wnioskuję za tym, żeby Magdalena Frąckowiak weszła na stałe do składu ekipy Top Model. Lepiej, jest dobrze? Bardzo ładnie. Nie ma ładnie. Ropuchy, jest Nicola. Ropuchę zostawiamy z tyłu. Brawo! W locie jest piękna kobieta. Piękna. Tak, dobrze, dobra, dajesz. Dobra, mamy to. Znaczy nie wiem, czy mamy, skończyłem. Biedna, jak już tak się zestresowała, zaczęła płakać, jeszcze tam jej dowolili kilkoma epitetami, to ja się nie dziwię, że się zestresowała. Mam nadzieję, że będzie miała ładne zdjęcie, bo Magdalena Frąckowiak ją trochę tam podbudowała. No ale zobaczymy. Wow! Oh! Oh my god! A może zrobić w drugą stronę? Niesamowicie to wygląda. Wybaczcie, że ja się tutaj powtarzam, wow. Ale aż mi słów zabrakło. Cieszę się bardzo, że są uczestnicy, którzy wychodzą poza schematy. Powinna wyglądać sesja. Wchodzisz 3 minuty i masz. Od samego początku, kiedy wiedziałam, że mamy sesję w powietrzu, to wiedziałam, że dobrze mogą wyglądać pozycje baletowe. Ale pięknie. Widzicie, Magda jak zaczyna pozować, to bardzo mocno podbija swoje ręce, bo wie, że wtedy materiał lepiej podleci do góry. To jest istotna kwestia. Ciekawa jestem, czy ona już miała wcześniej doświadczenie w pozowaniu, bo widać, że zdecydowanie wie, co robi i wie, jak pozować podczas skakania. Podczas właśnie takich materiałów zwiewnych, kiedy my skaczemy, to musimy wykonać bardzo mocne ruchy. Jeżeli chcecie podrzucić materiał, to jeżeli będziecie go wolno podnosić, to on nam nie pofrunie. Trzeba go po prostu tak wyrzucić mocno i z werwą. Wykorzystam fakt, że jestem swoją własną szefową i jak będę chciała, to moje odcinki mogą mieć nawet 2 albo 3 godziny długości. Pokażę wam kilka takich trików, albo kilka spraw, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli będziecie pozować z takimi materiałami, które latają, albo jeżeli będziecie skakać z takimi materiałami, no i kiedy będziecie musieli pozować. Słuchajcie, jeżeli
Ja niestety nie mam akurat takiej sukienki zwiewnej, ale mam taki kawałek materiału, więc jeżeli będziecie mieli podrzucić materiał tak, żeby on ładnie fruwał, to jeżeli zrobicie to tak, no to niestety, ale nie uda wam się zdobyć żadnego dobrego zdjęcia. Złapcie materiał dość mocno i podrzućcie ten materiał energicznie do góry. Ile mieliście czasu w momencie, kiedy ten materiał opadał. Ale teraz zobaczcie na jedną rzecz. Jak mogliście zobaczyć, moja ręka była kompletnie niewidoczna. No i wyglądałam tak, jakbym musiała się posługiwać jedynie moją lewą ręką, co byłoby dosyć problematyczne. Więc jeżeli będziecie podrzucać materiał albo jakąś sukienkę, to pamiętajcie o tym, żeby ta ręka nie zniknęła wam za materiałem. Czyli można zrobić tak. Można szybko podrzucić materiał i ułożyć rękę gdzieś niżej, albo jeżeli macie ochotę, to można też rękę trzymać w powietrzu. Tylko pamiętajcie o tym, żeby gdzieś tutaj nadać jakieś kształty, żeby zgiąć łokieć, wiecie, żeby był po prostu jakiś ruch. I w momencie, kiedy będziecie tak mocno, szybko podrzucać materiał do góry, to pamiętajcie, że macie... Pomyślcie sobie o tym, jaką pozę chcecie przyjąć. Załóżmy, że chcemy zrobić taką dramatyczną pozę, coś takiego. Więc ja muszę podrzucić szybko ten materiał i od razu, jak ten materiał jeszcze będzie leciał do góry, to ja wtedy już przyjmuję pozę. Nie czekam, aż materiał będzie już na samej górze, czyli robię tak. Oj! Michał Gała wygląda trochę jak taka pchełka, która skacze za bardzo i no, zbyt ruchliwa pchełka. I w takiej sytuacji, jak ktoś nie utrzyma pozy przez chwilę, tylko skacze po prostu tak, wiecie, za dużo rzeczy robi, fotograf nie może złapać niczego konkretnego, naprawdę. No, Marcin Tyszka tutaj będzie miał ciężkie zadanie. To jest nagi człowiek zawinięty w jakąś szmatę. Nie, musimy cię ubrać coś. Czyli tutaj będzie więcej materiału, co moim zdaniem doda energii i doda dramatyzmu temu zdjęciu. To może uratować, ta większa ilość materiału może uratować nawet takie słabe zdjęcie. Zobaczymy. Słuchaj, dasz radę. Dasz radę, moja mordka. To wygląda jak początkujący kurs karate w locie. Ja mam z kolei wrażenie, że on kopał piłkę w locie, że chyba po prostu, bo on gra w piłkę nożną, jeżeli się nie mylę. Więc może po prostu był na boisku, tylko w powietrzu. Ja się stresuję, Meka. O. Bo boję się, że spadnę z tego. Biedny. Aż mi go szkoda. Ale jeżeli boicie się, że zrobicie sobie krzywdę na trampolinie, to poproście naprawdę klienta, żeby pozwolił wam trochę poćwiczyć. Tak, żebyście po prostu czuli się pewniej przed zdjęciami. Boję się, że mi może pójść słabo. Cześć. Stresuję się bardzo. Czemu się stresujesz? Dlaczego? Jakby ja się w sporcie czuję dosyć średnio. Takie fizyczne zadania to nie dla mnie. Tutaj on mówi, że w sporcie nie czuje się zbyt dobrze. A wiadomo, że jeżeli będziemy jakimiś anemikami, nie będziemy mieli siły podnieść ręki do góry, no to to zadanie będzie trudne. Natomiast naprawdę skok na takiej trampolinie nie wymaga użycia aż tak dużej siły. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć, jak kontrolować ciało, bo moment wybicia się nie jest aż tak skomplikowany, naprawdę. To nie są skoki przez płotki, czy nie wiem, czy crossfit. My troszeczkę, wiesz, to jest takie wszystko połamane. Tak, tak, tak. Znaczy jest to trochę, to są niestety zdjęcia długiego, prywatnego chłopaka. Mi się niektóre podobają, te zdjęcia. No nie, zgodziłabym się. To znaczy, ja tam jestem mniejszą ekspertką niż oni, ale tutaj czasami mam wrażenie, że jurorzy oceniają niektórych uczestników trochę niesprawiedliwie. Mi się te zdjęcia podobają niektóre, no niektóre, bo widziałam takie zdjęcia, że akurat Radek zmieniał pozę i zostało złapane zdjęcie w tym momencie, jak on był w trakcie zmiany, więc to nie było jeszcze takie, to nie było to, co on chciał zrobić. Leczę właśnie naciągnięte więzadło w kolanie i boję się troszkę po prostu, że zrobię sobie krzywdę na tej trampolinie. Też bym się bała, z kontuzjami trzeba uważać. Normalnie, gdyby była taka sytuacja, gdybym ja była na miejscu Ani, gdybym nie była w top model, tylko gdybym była na kontrakcie zagranicznym i nie byłaby to praca, za którą ktoś chciałby mi zapłacić 10 tysięcy dolarów amerykańskich, to powiedziałabym mojej agencji, że przykro mi, ale nie będę ryzykować swoim zdrowiem i albo klient będzie chciał przełożyć tę sesję, albo ja niestety muszę zrezygnować. Natomiast wiadomo, że tutaj w programie inaczej wygląda sytuacja, nie można odmówić pracy. Dajesz!
troszkę mocniej. Rękami rzut, teraz do góry, rękami, żeby ten materiał latał. No właśnie, ona powiedziała rzuć do góry, czyli właśnie, to nie ma być jakiś taki lekki ruch, tylko takie podrzucenie energiczne, żeby cały materiał poleciał mocno do góry, a potem będziemy mieli jakieś, nie wiem, 2-3 sekundy, gdzie my możemy jeszcze pozować, a materiał będzie w powietrzu. Dajesz! Dłonie, gdzie są dłonie? Dobra, dobra, stop, 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 stop. Nie będzie z tego zdjęcia nic, jeżeli nie będziesz pracowała całym ciałem. O, super porada, naprawdę. Po prostu zero w tobie jest... Jesteś ciągle prywatna. Staram się, naprawdę. Ale nie profilem od razu, tylko słuchasz mnie, czy nie? Słucham cały czas, naprawdę. Musisz mieć jakąś intencję. Biedna jest, dlatego że tutaj, jeżeli ktoś się zestresuje i jeszcze po prostu trzy niezależne osoby zaczną nam dowalać, no to naprawdę jakiego efektu oni się spodziewają? Bo to jest dosyć ciężka sprawa. Wiadomo, że fajnie by było, gdyby po takiej mocnej krytyce ktoś potrafił się zmobilizować i pokazał, że mnie stać na więcej i tak dalej. No i na pewno większość tych uczestników stara się, no bo każdy tam chyba poszedł, żeby wygrać, prawda? Ja osobiście, właśnie, może powiem na swoim przykładzie, ja na początku, później już nie, ale przy pierwszych sesjach miałam tak, że jeżeli ktoś mnie tak ostro krytykował, to ja się zamykałam w sobie, ja przestawałam w siebie wierzyć i byłam święcie przekonana, że cokolwiek nie zrobię, jakakolwiek poza której nie przybiorę, będzie wyglądała po prostu źle. Więc wychodziłam z założenia, że już i tak jest beznadziejnie, więc... No właśnie, więc mogliby ją troszeczkę tutaj wesprzeć. Na razie wyglądasz jak rozgnieciona ropucha. Ciągle mam worek kartofli. Pan nie chce worka kartofli. No, usłyszeć, że się wygląda jak rozgnieciona ropucha, to raczej nie sprawi, że poczujemy się... Bo wiecie co, podczas sesji zdjęciowych ja mam tak, że jeżeli czuję się pięknie, jeżeli czuję, że wychodzę dobrze na zdjęciach, jeżeli fotograf mi mówi, że wychodzisz super, to naprawdę mi się chce i ja wtedy w siebie wierzę, jestem pewna siebie. To znaczy, znowu podkreślę, zwłaszcza na początku, kiedy zaczynałam pracować w modelingu, to było dla mnie bardzo istotne. Dlatego tak istotne jest, z jakimi fotografami na początku pracujemy. Później już sobie wypracujemy taką pewność siebie. No ale właśnie, jak usłyszymy, że wyglądamy jak rozdeptana ropucha, no to... Odechciewa się już wszystkiego po prostu. O, Ania, nie, Paczkotek, ale to jest normalne, że wiesz, ty się uczysz też. Dokładnie. Spokojnie, naprawdę. Może jeszcze musisz się trochę nauczyć, spokojnie. Dokładnie, tutaj uczestnicy jeszcze się uczą, to jest bardzo skomplikowana sesja, więc to, że jej nie poszło, to może być spowodowane wieloma czynnikami, ale też może być spowodowane tym, że po prostu być może ona nie miała sesji wcześniej, podczas których skakała, to jest normalne. Gdyby na przykład mi ktoś kazał skoczyć na bungee i podczas skoku na bungee pozować, to oczywiście trochę bardziej ekstremalny przykład, ale ja na pewno nie wyszłabym dobrze. Sesję wykonali już wszyscy uczestnicy, no i przechodzimy do ocen jurorów. To pozwólcie, że ja najpierw wypowiem się na temat każdego ze zdjęć i zobaczymy, czy jurorzy mają podobną opinię. Zapraszamy Rafała. Moim zdaniem Rafał wyszedł na tym zdjęciu super. Naprawdę rewelacyjnie, jeżeli spojrzeć by tak od pasa w górę. Ułożenie nóg nie za bardzo ma sens, bo on ma taką pozę, że nie wygląda w ogóle jakby był w powietrzu. Tak mi się wydaje. Dodatkowo ubranie nie wygląda najlepiej. Jeżeli to miała być sesja fashion i mieliśmy zobaczyć trochę mody, no to tutaj mody za bardzo nie widać. Natomiast on wygląda rewelacyjnie, więc ja bym go przepuściła dalej. Zdjęcie jest złe, zdjęcie jest naprawdę złe, ale jego buzia, jego wyraz twarzy wyglądają rewelacyjnie i jego górne partie ciała naprawdę super na tym zdjęciu. No ułożenie nóg i ubrania, którymi on pracował podczas tej sesji, słabiutko. No nie do końca sobie poradziłeś z tym zadaniem, nie jest to dobra pozycja, twoja mimika twarzy jest napięta, dziwna. I przerażona, no. Trochę przerażająca, bym powiedziała. A mi się podoba wyraz jego twarzy. Sprawia wrażenie takiego tajemniczego. A mi się podoba, trochę wygląda jak wampir. Sam zobaczyłeś, że nawet w takiej sportowej sesji sportowe umiejętności, kiedy są podane w zbyt dużej ilości, przeszkadzają. Rafał, wiesz, to zdjęcie mi się podoba. Już krytykę miałeś, a ja jestem na pozytywne. Ślicznie, dziękuję. Dzięki. Zapraszam Sandrę. Nie podoba mi się to zdjęcie. Jej buzia wyszła bardzo ładnie, jest przepiękną dziewczyną, ale ułożenie ciała jest bez sensu to raz, a dodatkowo przez tę pozę Sandra wydaje się być bardzo niska, przez to jak ona ułożyła nogi.
nic tutaj nie zagrało. Nawet to kimono, czy to ubranie, które ona ma na sobie, nie wygląda zbyt dobrze. Te zdjęcie, to nie jesteś ty. Brakuje tam tej energii, tak, którą tu widzimy. Ja tak. Też takie mam wrażenie, wie? Uwielbiam swoją twarz na tym zdjęciu. Przypominasz mi młodą Whitney Houston i wszystkie takie latynoskie supermodelki z lat 90. To jest super. Ja w ogóle też mam wrażenie, a propos tego zdjęcia, że ono jest trochę przypadkowe, dlatego że ona nie do końca tam zrobiła taką pozę skończoną jakby. Mam wrażenie, jakby ona była na tym zdjęciu, była w trakcie zmiany jeszcze pozy. Zapraszam Magdę. Okej, to jeżeli chodzi o to zdjęcie, ubrania wyglądają przepięknie. Magda wygląda przepięknie. Ale to wygląda jak zdjęcie z jakiejś sesji Adidasa albo jakiejś firmy sportowej, a nie jak edytorial. Taka jest moja ocena. Nie do końca to wygląda jak zdjęcie fashion po prostu. No bardziej jak lekko atletka, która jest przepiękną dziewczyną i która fajnie prezentuje ciuchy. Nie wygląda to zbyt modowo po prostu. Aczkolwiek pięknie wygląda, naprawdę. O Boże, jakie piękne. No, piękne to jak zdjęcie. Na początkującą modelkę, to naprawdę uważam, że super zdjęcie, widać, że chcesz. Ja jestem na tak. O, wiecie co? Ja ostatnio komentowałam metamorfozę Magdy i bardzo mi się nie podobała. Ona miała włosy zawinięte w takie serpentyny studniówkowe. Jak ma teraz rozpuszczone i takie naturalnie ułożone włosy, to wygląda zdecydowanie lepiej. Nadal nie podobała mi się ta pasemka, ale... Nie jest źle, nie jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. Ruszasz się świetnie i myślę, że nie tylko przy takiej sesji fajnie wypadniesz w ruchu. Zdjęcie z bomba i ty wyglądasz bomba. Dziękuję bardzo. A. Zapraszam Marcina. To zdjęcie jest czadowe i takie zdjęcie po pierwsze mogłoby się pojawić w jakimś edytorialu, a po drugie dużo moich znajomych, facetów, modeli, robiło podobne pozy podczas katalogów. Więc nawet w takich bardziej komercyjnych sesjach on super by sobie poradził. No, co jest w ogóle mis, że on zrobił coś, na co nie wpadł żaden inny uczestnik i właśnie i wyszedł poza te takie utarte schematy. Utarte schematy pozywania. Wow. Super, że tyle dawałeś propozycji, tyle z siebie dałeś, że chciałeś, że wiesz, zacząłeś robić te salty, że naprawdę dałeś siebie 100%. Tak, to jest też słuszna uwaga. Rzeczywiście klienci bardzo to doceniają, jeżeli widzą, że wkładacie swoją energię, że jesteście kreatywni, że próbujecie im zaproponować różne rozwiązania podczas sesji. Także fajna uwaga. Widzę cały twój temperament, twoją sprawność, twoją młodość. Bo tam wszedłeś, rozwaliłeś system. Dobrze. Dzięki Marcin. Okej, dziękuję. Claudia El Dursi. Zdjęcie piękne, ona wygląda pięknie, ale jak dla mnie to zdjęcie nie wygląda jak edytorial. To znaczy, to zdjęcie wygląda, no ono jest przepiękne, naprawdę. W ogóle te cienie, kolory, śliczne zdjęcie. Ale trochę wygląda to jak zdjęcie jakiejś gwiazdy, które pojawiłoby się w gali. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, czy ja tutaj trochę przesadzam. No ale nie wygląda mi to jak zdjęcie modelingowe, tak absolutnie. Dodatkowo jeszcze bardzo mnie irytuje fakt, że nie widzę stóp Klaudii, ale to oczywiście w ogóle nie jest uwaga do niej. Takie ubrania dostała, nie wiem czy tylko mnie to denerwuje, ale ja bym się bardzo cieszyła, gdyby te ubrania jakoś tak, gdyby te nogawki się tak ułożyły, że jej stopy byłyby widoczne, ale może się tutaj po prostu czepiam. Nie jej, tylko po prostu takich małych detali. Przepięknie wygląda, ale bardziej jak jakaś gwiazda celebrytka moim zdaniem. Ja El Dursi. Wow. No. Wow. O oh, wow. Jak się podoba? Oj, chyba niezadowolona. Fajne. Gdybym zobaczył to zdjęcie w jakimś zachodnim magazynie, pomyślałbym, że to jakaś fantastyczna aktorka z musicalu. Właśnie, właśnie. No, trochę bardziej jak jakaś aktorka, jakaś gwiazda. Brawo. A mi się podoba bardzo to, że Klaudia jest taka zadowolona i że docenia momenty, kiedy jej dobrze pójdzie. Super, ja uważam, że ludzie, którzy w siebie wierzą, robią dobrze. Klaudia Chojnacka. Wow. Słuchajcie, to zdjęcie, to jest moje ulubione zdjęcie do tej pory podczas całej tej sesji. To zdjęcie jest piękne. Ona wygląda jak taki kwiat. Przepiękne jest to zdjęcie. Jedyna rzecz, do której się tutaj przyczepię, to jest to, że nie widać jej jednej ręki. Także wygląda jakby właśnie miała tylko jedną. I to jest rzecz, o której już wspominałam kiedyś.
Jeżeli będziecie pozować podczas sesji zdjęciowej, to pamiętajcie o tym, żeby obie ręce były widoczne, obie stopy, obie nogi, bo czasami może też tak się zdarzyć, jeżeli będziecie pozować w jakiejś dłuższej sukience, że akurat zegniecie nogę w kolanie i będziecie wyglądali, jakbyście mieli jedną stopę. To znaczy raczej wyglądały, bo to sukienka, chociaż teraz mężczyźni też pozują w sukienkach. No to wyglądali. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć, tam wszystko się układa jak obraz. Pracowałaś tak, jakby w ogóle nie było grawitacji. Radek. To zdjęcie mi się podoba, tylko nie wiem, czy to jest kwestia tego, że oni je jakoś przybliżyli dziwnie, czy ktoś tutaj jakoś dziwnie wykadrował to zdjęcie, bo on ma uciętą dłoń. Także to jest coś dziwnego. Podoba mi się ułożenie jego stóp i wygląda ciekawie. Moim zdaniem wygląda trochę jak taki samuraj. Fajnie, podoba mi się, wygląda też na skupionego na tym zdjęciu. Super. Uważam, że jest najsłabsze zdjęcie. Jakieś zawieszenie w powietrzu, nie wiem, te ręce, to w ogóle nie ma sensu. Najsłabsze zdjęcie? No, nie wiem. No, to chyba taki zamysł w sesji był, że oni mieli zawisnąć w powietrzu. Niektóre osoby były takie, które w powietrzu nie miały żadnej pozy, tylko po prostu jakby wyglądały jakby stały w powietrzu. Tutaj jest poza, ewidentnie są zgięte kolana, są jakoś ciekawie ułożone dłonie, ręce. Denis. Dobra, teraz zdjęcie Denisa. Ja myślałam, że u niego to będzie petarda, bo pamiętam, jak on pozował podczas bootcampu, kiedy był piosenkarzem. I tam to po prostu miał taką energię i takie fajne pozy pokazywał, no ale wiadomo, że tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Na tym zdjęciu, gdyby tę nogę, która znajduje się z tyłu, wyprostował bardziej, to moim zdaniem byłoby wszystko ciekawsze. To ułożenie jednej nogi moim zdaniem tutaj zaburzyło zdjęcie, bo to nie do końca ma sens, bo w ten sposób się nie biegnie, w ten sposób się nie skacze. W taki sposób zazwyczaj ciało nie jest ułożone. I też ta noga, która znajduje się z przodu, wygląda na jakąś strasznie krótką. To jest chyba kwestia tego, że on ją zgiął, tylko przy tym materiale nie widać zgięcia w kolanie, więc po prostu wygląda jakby miał taką króciusieńką nogę. Natomiast jeżeli chodzi o jego buzię, to on wygląda po prostu nie jak milion dolarów, on wygląda jak 30 milionów dolarów. Naprawdę, to jest model, który będzie zarabiał krocie. Zdjęcie jest takie nudne trochę. To jest poprawne, ale poprawne to jest żadne. Coś w tym jest, że to zdjęcie rzeczywiście nie jest aż takie ciekawe, nie jest aż takie dramatyczne. Gdyby wyciąć samą jego twarz, to moim zdaniem zdjęcie byłoby o wiele ciekawsze niż takie całe zdjęcie, na które teraz patrzymy. Pół drogi. Biegniesz, ale nie do końca. Skaczesz, ale nie do końca. No właśnie, że to nie jest poza, która pokazuje ani bieg, ani skok. No, w taki sposób nie układamy nigdy swoich nóg. Zapraszam Nicole. Ojejciu, Nicola jest tak piękna. Zobaczcie, jak ona wygląda tutaj po prostu. To zdjęcie jest brzydkie. To znaczy, to zdjęcie nie jest brzydkie. Jej poza nie ma kompletnie sensu, ale jej buzia, jej ciało wyglądają po prostu obłędnie. Gdyby ona, nawet gdyby miała tak samo ułożone nogi, ale gdyby na przykład zgięła ramię, nawet położyła sobie tak dramatycznie tutaj na czole, to zdjęcie byłoby piękne. Naprawdę, jedno zgięcie ramienia moim zdaniem i ona by to miała. No naprawdę, ale przepiękna dziewczyna. To jest piękne kimono, które psuje Nicola, bo na każdym zdjęciu było coś przypadkowego. No, psuje, nie psuje, no bo Nicola wygląda pięknie, ale rozumiem, że przypadkowe pozy po prostu, że pewnie o to chodziło. Teraz mamy Dawida. Spoko jest to zdjęcie, ale nie zachwyca mnie jakoś tak bardzo. Widzę, że ma bardzo spiętą szyję. Nie wiem, czy możecie też to zobaczyć, ale wygląda jakby tak zacisnął trochę szczękę. I ta szyja zrobiła mu się taka gruba, taka po prostu mocna. Więc przypuszczam, że to jest po prostu od skoku, normalna sprawa. Napinamy mięśnie, więc czasami coś takiego się stanie. I właśnie podczas takich sesji, gdzie skaczemy, to jedną z najtrudniejszych rzeczy jest to, żeby rozluźnić mięśnie, rozluźnić nasze ciało. I jeżeli chodzi o ułożenie jego nóg, to ułożenie nóg jest o wiele lepsze niż ułożenie nóg Denisa. Tutaj już ta poza ma więcej sensu, bardziej wygląda jakby on rzeczywiście gdzieś biegł. A jego buzia wygląda super. Oprócz troszeczkę tej zaciśniętej żuchwy. Ale tak to jest okej. Okay. Piękne zdjęcie. Ja uważam, że powinieneś być z ciebie bardzo dumny. Zrobiłeś świetny casting, potem fitting.
Fokas. No i rewelacyjne zdjęcie. Wielkie brawa i mam dla ciebie dużo szacunku. Ja nie wiem, czy nazwałabym to zdjęcie rewelacyjnym. Oczywiście znowu, jak zawsze w sztuce wszystko jest kwestią subiektywną. Moim zdaniem to nie jest najlepsze zdjęcie, to nie jest zdjęcie, które ja bym umieściła w czołówce, ale nie jest to zdjęcie na pewno należące do złych. Absolutnie nie. Staś! Ha! A tutaj, zobaczcie, zdjęcie Stasia. Jak to zdjęcie jest wykadrowane? Dlaczego on ma ucięte nogi i to jeszcze w kolanach? Tak się zazwyczaj nie ucina zdjęć. To zdjęcie nie ma sensu po prostu. Ja bym chciała zobaczyć całe nogi, albo no nie wiem, ewentualnie powinno być kadrowanie w stylu amerykańskim, czyli tak do połowy uda. Nie widzę tutaj żadnej jakiejś historii, właśnie przez to, że jest ucięta sylwetka. Ale ogólnie zdjęcie jest takie, że jak ja bym je zobaczyła gdzieś na ulicy, to stanęłabym pewnie, żeby sobie popatrzeć, bo przykuwa uwagę, naprawdę jest takie mega dramatyczne. A Staś wygląda tutaj rasowo, naprawdę. To trochę dam podobny komentarz, jaki dałam Denisowi. Wygląda tutaj jak kilkadziesiąt milionów dolarów. Ciekawe, czy jurorzy mają podobną opinię. To jest saga Zmierz, Edward, wersja 2100. Jest to trochę... Ale coś w tym jest naprawdę, że to jest jak zdjęcie ze Zmierzchu. Taki piękny, piękny, idealny wampir z gładką cerą i z pięknymi włosami. To trochę kiczowate zdjęcie, ale ja to lubię. Coś w tym jest, że to zdjęcie jest trochę kiczowate. Nie wiem też, czy te kiczowatości nie dodały spodnie, które on ma założone na zdjęciu. No i powtórzę się. Chciałabym zobaczyć, co się tam dzieje z nogami. Co się stało z nogami? Gdzie się one podziały? Kto to kadrował? Nie było łatwo zrobić tego zdjęcia z tobą, bo masz problem z koordynacją ciała. Nie radziłeś sobie z ubraniem, które było bardzo trudne. Ja uwielbiam to zdjęcie. Jest sexy hot man, a tutaj taki, wiesz, taki słodziak. Dzieciak. Zapraszam Anię. Według mnie to zdjęcie jest bardzo ładne. Ubranie, które Ania dostała do sesji, kolor tego ubrania pasuje do jej włosów, chociaż naprawdę strasznie szkoda, że Ania przeszła tę metamorfozę i że jej włosy zostały rozjaśnione. Jeżeli chodzi o jej wyraz twarzy, to wygląda super. Mi się podoba to, że ona jest taka mocna w tym wyrazie. Sama poza jest ciekawa. No, mi się to zdjęcie podoba, naprawdę. Czegoś tutaj brakuje troszeczkę, ale gdybym ja miała takie zdjęcie, to jarałabym się niesamowicie, naprawdę. I moim zdaniem Ania przepięknie wyszła. Aniu, ja nie jestem fanem tego zdjęcia. Na tym zdjęciu masz taką energię nieprzyjazną. Nie chciałbym poznać tej dziewczyny. Ale ten komentarz jest moim zdaniem trochę bez sensu, bo bardzo dużo jest zdjęć takich high fashion, że modelki są zblazowane, wyglądają jakby nie spały po tydzień i imprezowały po prostu codziennie z całym świadkiem modowym. I też nie wyglądają jak osoby, które ja bym chciała poznać. Właśnie nie na tym rzecz polega i Dawid zresztą o tym na 100% wie. Chyba po prostu chciał skrytykować to zdjęcie, ale nie do końca wiedział, do czego się przyczepić albo jak to może powiedzieć. Moim zdaniem to, że modelka wygląda niesympatycznie na zdjęciu, nie oznacza, że źle zapozowała. Mi się akurat bardzo podoba jej wyraz twarzy i taki wyraz twarzy jest często pożądany podczas sesji edytorialowych. No zdjęcie nie jest złe, ale też bym tutaj jakby oczekiwała trochę, żeby ta praca w twarzy była trochę lepsza. Przede mną widzę piękne, długie nogi, a na zdjęciu w ogóle twoja figura wygląda kompletnie inaczej, nie na korzyść. Dzięki. Dziękuję bardzo. Coś w tym jest. To, co powiedziała Joanna Krupa, rzeczywiście na tym zdjęciu być może przez ułożenie ciała jakoś trochę inaczej Ania wygląda, ale moim zdaniem i tak to zdjęcie jest naprawdę bardzo dobre. Poproszę Michała. Michał. Czy Michał ma obciętą nogę, czy tutaj jest tak przybliżone? Dobra, oddaliłam maksymalnie to zdjęcie, więc Michał ma obciętą nogę na zdjęciu. Znowu, nie rozumiem tego kompletnie, dlatego że ciężko jest mi ocenić zdjęcie, kiedy ono jest niekompletne, bo ja to zdjęcie uważam właśnie za takie. Wyszedł moim zdaniem dobrze, ale wygląda tak, jakby ktoś go przez przypadek złapał na zdjęciu. Jego buzia wygląda bardzo dobrze, jego twarz wygląda bardzo dobrze, jego ciało wygląda super, no ale ja nie wiem, jak to skomentować, skoro nie widzę drugiej jego nogi, absolutnie. Nie wiem, co tam się stało. Zdjęcie naprawdę bardzo dużo straciło przez to kadrowanie. Na tym zdjęciu... Gdzie jest Michał Ga? No tu go na pewno nie ma, pani Magdo. Okej, czyli że stracił charakter. Ma pani rację. Miał być czarny pas w karate. Aha, widzicie, i teraz za jurorami widać całe zdjęcie i tam już ta noga nie jest ucięta, to ja nie wiem, po co oni pokazują nam tak dziwnie wykadrowane fotki.
Nie wiem, czy na tym zdjęciu za jurorami to jest kwestia tego, że nie widzimy wszystkich elementów zdjęcia, ale chyba Michałowi też stopy jednej nie widać. Takie pierdoły, ale zawsze jakoś mi się to rzuca w oczy. Zdjęcie jako całość na tym dużym ekranie, tam z tyłu za jurorami, moim zdaniem wygląda o wiele lepiej, naprawdę. On trochę wygląda jak taka postać z Mortal Kombat. To było ratowanie zdjęcia. Ty skakałeś tak, że ja w ogóle nie mogłem za tobą nadążyć. No, to jest właśnie to, o czym wam mówiłam. Jeżeli fotograf ma wam zrobić dobre zdjęcie, to istotną kwestią jest to, żebyście dali mu chociaż jedną sekundę na to. Więc ja wiem, że przy skoku jest to o wiele trudniejsze, ale jedna, dwie sekundy, jeżeli dacie radę po prostu przytrzymać pozę, nawet jak opadacie w dół, to je, po prostu wyskoczcie jak najszybciej i szybko ustawcie się tak, jak chcecie, żeby wasze ciało było ustawione i trzymajcie to. I trzymajcie do momentu, aż opadniecie i dotkniecie ziemi. Nie widzę cię jeszcze jako modela. Ani na pokazie, ani na tej sesji. Sorry. No, to tego nie rozumiem, bo każdy został pochwalony na pokazie. Poza tym projektanci wybierali modeli na pokaz, więc gdyby projektanci uznali, że Michał się nie nadaje do pokazu, to raczej by go nie zabukowali. Naprawdę, nie sądzę, że położyliby swój pokaz tylko po to, żeby zabukować kogoś z Top Model, skoro i tak tyle osób zabukowali, a dodatkowo mieli jeszcze modeli, którzy siedzą w branży i pracują w tym zawodzie od wielu lat, więc takie trochę krytykowanie, że sobie nie poradził podczas pokazu, gdzie on teoretycznie został zabukowany na takich samych zasadach jak każdy model, jest nie fair. Kinga. Zdjęcie Kingi jest przepiękne. Bardzo mi się podoba jej wyraz twarzy. Ubranie wygląda niesamowicie pięknie. Ułożenie jej nóg jest po prostu cudowne. Szkoda tylko, że na stopie, która jest z przodu, nie widzę palców, bo za mocno je zgięła, ale to tylko jedna rzecz, a tak to jest po prostu przepiękne. Aczkolwiek trochę widać, że Kinga jest niższa od innych dziewczyn. Nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale troszeczkę tutaj widać, że nie należy do tych najwyższych modelek. To dla mnie to jest rewelacyjne zdjęcie. To jakie serwowałaś nam pozy na trampolinie, ja byłam w szoku. Na początku kariery jest bardzo trudno pokazać emocje na zdjęciach, a ty je tutaj pokazujesz. Zgodzę się tutaj z Dawidem Wolińskim, naprawdę bardzo piękne emocje tutaj pokazała. Jest taka dziewczęca, jest taka zwiewna, jest taka intrygująca, aż mam ochotę na to zdjęcie patrzeć, patrzeć i jeszcze raz patrzeć. Dziękuję bardzo. Zapraszam Olgę. Wow, zdjęcie Olgi to jest po prostu jak fotka wyciągnięta z edytorialu, który mógłby się znaleźć w największych magazynach modowych. To jest tak piękne. I to jest właśnie poza modelki high fashion. Czyli to jest taka poza mniej oczywista. To nie jest taka poza jak w katalogu, że tutaj położycie sobie ręce na bioderkach, tutaj zrobicie coś takiego. To jest poza, która jest bardzo nietypowa, która jest intrygująca. Przepięknie. Ona wygląda trochę jak taka jakaś zjawa, ale taka piękna. Super. To zdjęcie jest piękne, lekkie, subtelne. To zdjęcie jest dla mnie jedynym zdjęciem z tej sesji, które dla mnie ma sens. Ja tu widzę prawdziwą modelkę, bo jesteś i rockowa, masz osobowość. No dobra, czyli ja się z niektórymi opiniami jurorów zgadzam, z niektórymi się nie zgadzam. Jeżeli miałabym teraz ocenić, kto moim zdaniem ma najlepsze zdjęcie, to Klaudia Chojnacka zdecydowanie wygrywa. Natomiast najgorsze, no tutaj zastanawiałam się przez chwilę, bo najlepiej by było, gdyby z tego odcinka nikt nie odpadł, dlatego że ja naprawdę widzę w każdej osobie potencjał i ta sesja zdjęciowa była niesamowicie trudna, więc ja bym chciała zobaczyć tych modeli podczas takich standardowych zdjęć, które lądują na pierwszych kompozytkach, czyli jakieś portrety beauty, polaroidy chciałabym też ich zobaczyć. Ciężko tutaj cokolwiek ocenić, ale gdybym ja miała być jurorem w programie Top Model, to wydaje mi się, że odesłałabym z domu modeli Michała Gałę. Taka jest moja decyzja. Zobaczmy teraz, co zadecydowali jurorzy Top Model. Ale pierwszy dowiecie, kto wygrał i wejdzie do pokoju winner. Pierwsze zdjęcie należy do Klaudia Chojnacka. Klaudia Chojnacka, mam nadzieję, że Klaudia Chojnacka wygrała. Klaudi Eldursi. Nie no, ładne jest to zdjęcie, naprawdę, ale ja... No, to zdjęcie nie wygląda jak edytorial. Widzę, że nasz złoty bilet daliśmy dobrej osobie. Kangarci. Drugie najlepsze zdjęcie należy do... Kingi. Przepiękne zdjęcie i naprawdę jej ekspresja jest super. Radek Nikola. Mam tu jedno zdjęcie i to zdjęcie należy do... Radek i Nikola. Ha!
A moim zdaniem zdjęcie Radka wcale nie było złe, więc nie wiem, dlaczego tutaj wylądował. To, że Nicola jest tutaj w tej dwójce uczestników, którzy są zagrożeni, to akurat moim zdaniem jest spoko, ale nie dlatego, że chciałabym, żeby ona odpadła, tylko wydaje mi się, że to może ją zmotywować trochę do walki i pokazać jej, że jeżeli naprawdę się tak mocno nie przyłoży i się nie przełamie przede wszystkim, to może odpaść. Szkoda, nie chcę, żeby ani Radek, ani Nicola odpadali. Nicola, zostajesz. Jezus, dziękuję. Nie, no ja nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, co wy sądzicie na temat tego zdjęcia, bo ja już nie wiem, czy ja zgłupiałam i widzę to zdjęcie jakoś inaczej niż wszyscy. Ale moim zdaniem on wyszedł tutaj fajnie, ubrania są zaprezentowane tak jak należy, jest jakaś historia przedstawiona na tym zdjęciu, no nie wiem, dajcie znać. Tutaj wam tylko jeszcze powiem, że Michał Piruk w tym sezonie również ma taką możliwość, żeby jedną osobę, która odpadnie z programu, przywrócić. No ale nie wydaje mi się, że on zastosuje tę kartę tutaj, bo podczas pierwszych odcinków to trochę nie ma sensu. Nie było żadnego momentu, kiedy byłeś najlepszy w czymś. Wiecie co, chłopak odpada, widać, że jest smutny, a tutaj Marcin Piruk mu mówi: nie byłeś najlepszy w żadnym zadaniu. Może to chodziło o to, żeby mu wytłumaczyć, dlaczego on go nie przywróci, ale to jest takie kopanie leżącego, mam wrażenie. No, widać po tym chłopaku, że jest zestresowany, biedny, więc po co mu jeszcze dowalać i mówić, że nie byłeś najlepszy, nie dałeś z siebie wszystkiego i cię nie przywrócę. Ja sądzę, że jest tam potencjał. O! Czyżby tutaj coś dobrego miał Michał Piruk powiedzieć. Ja uważam, że w tym chłopaku, że w Radku jest potencjał, więc jeżeli ktoś go dobrze poprowadzi, jeżeli on przezwycięży się i pokona te swoje demony, które go blokują, to moim zdaniem może pracować jako model. Uda. Ja sądzę, że jest tam potencjał. Na młodego, przebojowego człowieka, który po prostu musi... O Jezu. Czyli Radek odpada z programu dla modeli i... Widać, że jest smutny. Co mówi Michał Piruk, żeby go pocieszyć? Masz potencjał. Radek uśmiecha się, bo myśli, że Michał Piruk chce powiedzieć, że ma potencjał na modela. Natomiast Michał Piruk mówi, że ma potencjał na młodego, przebojowego człowieka. Już nawet mógłby z siebie po prostu wykrzesać jakąś taką odrobinę empatii, wesprzeć tego człowieka i powiedzieć mu... Słuchajcie, Michał Piruk nie należy... do branży fashion, to znaczy ani on nie jest modelem, ani nie jest projektantem, znaczy nie wiem, może już teraz jest projektantem, ale nie jest fotografem, nie przeprowadza pokazów mody, więc on nie jest jednym z tych ekspertów, których opinia rzeczywiście coś aż tak bardzo znaczy, wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest ekspert, więc on może powiedzieć cokolwiek, co mu ślina na język przyniesie, więc dlaczego na przykład nie pocieszy teraz Radka i nie powie: słuchaj stary, nie poddawaj się, jeżeli naprawdę chcesz się zająć modelingiem, to popracuj nad sobą, poćwicz, poorganizuj jakieś sesje zdjęciowe, podczas których nabierzesz doświadczenia. Naprawdę jest tyle możliwości, żeby kogoś wesprzeć, a nie tutaj po prostu, no nie wygrałeś żadnego zadania, ani razu nie byłeś najlepszy, masz potencjał na to, żeby być super fajnym człowiekiem. Namęczyłam się przy tym odcinku, naskakałam dzisiaj, nakomentowałam się, naopowiadałam wam historyjek, więc mam nadzieję, że będzie się przyjemnie ten odcinek oglądało. Także do zobaczenia, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, bo wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz o moich live'ach, jeżeli macie ochotę sobie ze mną porozmawiać. Live'y zazwyczaj robię niezapowiedziane, no właśnie dlatego warto subskrybować, mam nadzieję. Miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye!